Mówią, że najtrudniej się zawsze zaczyna, a później to już jakoś leci. Także ja w tym miejscu zaczynam. Cześć! Mówi Dominika. To jest mój pierwszy w życiu podcast i nie mam pojęcia, gdzie on mnie zaprowadzi. Może się okaże za dwa dni, że totalnie tego nie czuję i to jest kompletnie nie dla mnie. A może się tak na maksa wkręcę, że codziennie będę wrzucała nowy odcinek. Nie wiem. Nie wiem. Wiem, że bardzo długo się za to zabierałam. Szukając porady, jak zacząć, usłyszałam wejść do szafy. Nie weszłam do szafy i nie nagrywam tego z szafy, więc mam nadzieję, że ten podcast na tym nie straci. Jak straci, to będę wiedziała na przyszłość, że trzeba wchodzić do tej szafy. W każdym razie przedstawię się, bo wypada się przedstawić, żebyście mogli zdecydować, czy w ogóle macie ochotę mnie słuchać, czy w ogóle mamy ochotę się znać. Jestem instruktorem tańca, trenerem, instruktorem fitness, dietetykiem. Prywatnie jestem żoną, mamą, przyjaciółką i najważniejsze jestem kobietą. Instruktorem tańca jestem od ponad 12 lat. Trener i dietetyk przyszli gdzieś później w miarę nauki. Od dziecka byłam przeambitną dziewczynką. Zawsze się starałam, żeby moje oceny to były piątki i szóstki. Jak wpadała jakaś czwóreczka, to ja spanikowana leciałam do pani nauczycielki i próbowałam wybłagać, żeby zmieniła tą ocenę na piątkę. Jak się domyślacie, nieczęsto takie błaganie e, dawało efekty, no ale próbować zawsze trzeba było, a ja oczywiście próbowałam negocjować. Stąd ten mój rewelacyjny pomysł, żeby zostać panią prawnik. Niestety ten pomysł legł w gruzach. Jak się tylko dowiedziałam, że na maturze trzeba zdać historię, która zupełnie mi nie leżała. Nauka dat, co, kiedy, jak. Starożytność uwielbiałam, ale cała reszta? Kosmos. Totalnie mi się to nie mieściło w głowie i nie miałam zamiaru się do tego zmuszać. Matma, z tym też ciłowałam. Trójki były na porządku dziennym. Jakoś nie dane mi było nigdy być wybitnym geniuszem w tym temacie. W liceum to już jest inny level i inny rozdział mojego życia, bo tutaj wiąże się on z przebytą bulimią, anoreksją, i... ale o tym myślę, że będę mówiła gdzieś później. W liceum bardzo intensywnie zaczęłam tańczyć. Właściwie to już w gimnazjum, ale w liceum było tego znacznie więcej. I zaczęłam też uczyć, prowadzić zajęcia, a wiązało się to z tym, że ze swoją grupą taneczną byliśmy laureatami konkursu. A właściwie można powiedzieć, że wygraliśmy konkurs ogólnopolski na grupę taneczną najlepszą grupę taneczną w stylu dancehall. Nawet nie wiecie, jak ociekaliśmy fejmem. Wszyscy wiedzieli, kim jest Gigi Vibes. Teraz troszeczkę się wstydzę, jak jakieś stare nagrania z moich zajęć, które prowadzę, gdzieś ktoś odpali i mi powie, widziałam Twoje zajęcia sprzed 10 lat. Widziałam, jak tańczysz. Ja mam takiego face palma, że szkoda gadać. No ale cóż, jak się domyślacie, w tańcu się dalej rozwijałam. Zajęcia prowadziłam i to się stało moim numerem jeden. Praca. Dość szybko wyprowadziłam się z domu, bo w wieku 19 lat, więc też zależało mi na tym, żeby móc się utrzymać i pracowałam. Pracowałam, pracowałam, prowadziłam mnóstwo zajęć, codziennie dwie godzinki. Zaczęłam od Centrum Kultury, później były szkoły tańca, a że miałam ten fame na czole, to nie miałam problemu z tym, żeby ktoś mnie po prostu przyjął pod swoje skrzydła. No, i tak oto rzuciłam AWF, który totalnie nie zgrywał się z moim grafikiem zajęciowym. Miałam swoje priorytety, muszę zarabiać, muszę się utrzymać, a AWF miał inne priorytety. Ja byłam na kierunku bardzo dumnie brzmiącym: turystyka i rekreacja, ale na tym kierunku zdecydowanie czułam, że rekreacja jest jednak numerem jeden. I troszeczkę się to nie zgadzało z moimi priorytetami. Byłam wtedy zmotywowana do tego, żeby pracować, żeby moje, moja każdy dzień miał sens, żeby wszystko, co robię, miało jakiekolwiek y, później odzwierciedlenie, jak nie w moich umiejętnościach, to chociaż w moich finansach. I tak wkroczyłam też w ten piękny wiek 20 lat. 20 lat! Dzisiaj już mam 30? Boże! I czasem się zastanawiam, jestem tak stara, a jednocześnie tyle przede mną. To jest niesamowite uczucie. W każdym razie, jako dwudziestolatka, jak już wspomniałam wcześniej, byłam bardzo zmotywowana do życia, do działania. Chciałam robić rzeczy koniecznie i się zakochałam. Zakochałam się w takim szalonym buntowniku. Jak się poznaliśmy, miał irokeza, którego później na rzecz naszego związku się pozbył. Ale ja też na rzecz tego związku pozbyłam się anoreksji. Stworzyłam trening, workout, fitness, oparty na walce o siebie, na walce o zdrowe ciało, o zdrowego ducha, o zdrową głowę. I zaczęłam pisać posty, zaczęłam pisać notatki, dzielić się swoimi myślami, przemyśleniami na swoim fanpage'u na Facebooku. Facebook. Ociekał od ilości spamu, które wrzucałam. Prowadziłam bardzo dużo treningów, dużo zajęć, dalej się uczyłam. No i tak naprawdę wszystko było dobrze. Oprócz tego cudownego, z jednej strony, a z drugiej strony bardzo burzliwego związku. W pewnym momencie doszło do rozstania, przy okazji gdzieś tam doszło do utraty ciąży to też gdzieś może będę mówiła więcej. No i jesteśmy już w momencie, kiedy jestem roz, rozżalałą po świecie z singielką. Mimo wszystko bardzo, bardzo, ale to bardzo ceniłam swoją intymność. Więc wy sobie tam nie myślcie, że ona taka puszczalska. Nie, 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 nic z tych rzeczy. Ale to nie znaczy, że nie mam o czym mówić bo właśnie tematów jest przez to bardzo dużo w tym podcaście będę chciała na pewno poruszać tematy damsko-męskie swojego czasu prowadziłam audycję radiową która się nazywała Używka byłam wtedy właśnie w tym buntowniczym wieku 21 lat kiedy próbowałam naprawdę zmieniać świat i ta Używka to było używanie sobie po mężczyznach brzmi brutalnie? No trochę było, trochę było. Oczywiście już nie jestem na tym etapie. Mam teraz męża, swoją drugą wspaniałego męża, bardzo kochanego. To też jest piękna historia, i na pewno kiedyś się nią podzielę. Mam synka, więc daleko mi do tego, żeby nienawidzić mężczyzn, ale czasem się z nich pośmieję. Na pewno będę chciała się z wami dzielić pewnymi historiami, których niewiele które niewiele osób zna. I mam nadzieję, że spotka się to z jakimś waszym komentarzem. Dlaczego fit głowa? Dlatego, że jest wiele tematów, o których wypada rozmawiać, jest wiele tematów, o których wypada mówić, jest wiele rzeczy, którymi wypada się dzielić. Gdyby więcej osób mówiło, gdyby więcej osób Cię dzieliło, to ludzie byliby szczęśliwsi. Bo nagle by się okazało, że to, z czym Ty się bujasz ze swoją głową, to jest też problem Grażyny, która akurat w tym momencie powiedziała o tej o tym problemie, o tej rzeczy i Ty stwierdziłaś, ej, nie jestem sama, nie jestem wariatką. A ile z nas kobiet czuje się na co dzień jak po prostu wariatki, jak totalne wariatki, tyle myśli, tyle wątpliwości, tyle zastrzeżeń, a najczęściej do samych siebie. Jak z tym walczyć? Z tym się nie walczy. Z tym trzeba po prostu nauczyć się żyć. I żyć w ten sposób, żeby było nam po prostu dobrze. I tym miłym akcentem mówię ci cześć. Mam nadzieję, że wciąż tu jesteś i że nie wyłączyłaś tego podcastu po 50 sekundach. I mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej. Do następnego usłyszenia.